Siemko Luiska, jestem Harry, pukamy sobie w Titanfall 2. Witam was w kolejnym odcineczku i dzisiaj co? Dzisiaj kontynuujemy. Troszkę nie grałem, więc zapomniałem tutaj co jak, czekaj. I co mieliśmy tutaj zrobić? Street. Coś bym tutaj zrobił, czy? Uwaga, prezentacja generała Mardera przełożona. Ej, co ja mam tu zrobić? Tak. Ja mam iść tam, ej. Okay. Ty! Zajebali mnie. Aleluja, ty. Dobra, nie wyszło. Spoko, dobra. A my iść tam, okej. Dobra, czekajcie. Mamy iść teraz tam, okej. A, nie mamy amunicji. Jeśli nie przeprowadzimy testu arki teraz, nie będzie już okazji. Zulu 6, szykować arkę do transportu. Dobra. Aj! Dobra, nie wyszłaj. Gdzie my jesteśmy, ty? Myś tam, okej. Ten kompleks zbierz informacje, spoko. Dziennik Andersona 342. Źródło mocy zakrzywiacza nazywane jest Arką. Chyba nie udoskonalili jeszcze obudowy. No. Ta jest pusta. Arka musi być gdzie indziej. Aha. Anderson to zrobił. Jaką arkę chodzi, ej? Szukaj kompleks zbierz informacji. Szukamy. Tak. Okej, to lecimy dalej. Starki tak mało mówię, ale dobra co. Tutaj lekko chory jeszcze tutaj taki jest, to mogę być, więc. Starki że tak. Mogę mało mówić po prostu. Tam gdzieś. Okej, tutaj coś jest. Czy mogę iść tędy i tędy, czy. Chyba też bym mógł iść, chyba nie wiem pewnie. Rozgrzewać zewnętrzne pierścienie, gdy arka będzie. Dobra, lecimy, kuźwa, to jest za komplek, daj. Brawa dla mnie, hura. UPIA. A, dobra, czekajcie. Gdzie muszę to skoczyć? Jedna. Zjadłem się, no. Nie no. V. No ja, jak on to zrobił?
Nie, jest dobra, pykło. Tutaj tu. Zwłoki mają? Dlaczego oni tu zwłoki mają? Ty, no to jest pytanie, nie? Przecież. Ej. O, dobra, pykło. Dobra, jest, jest, jest. Jak? Niebaniutcy mnie zjebali, ty. Miałem iść gdzieś tam? Jedziemy. No, dobra. Czekajcie, fał. Jak ty to robisz, ziomuś, pokaż. Aha. To będzie ciężka przeprawa. Ciężka. Jak on to zrobi, kuźwa? Ja... Ej. Ej, a tam masz lecieć, halo! Dlaczego ty mi się od ściany odbiłeś? No ja nie wiem, co to ma znaczyć, ale... Pokaż mi to. Gdzie ty się tu odbijasz? Pokaż mi, gdzie? A, dobra. No ja... Chciałem dwa razy, nie idzie, nie ma chuja. Dobra. Pierścienie w mojej okolicy emitują dużą dawkę energii. Była to przypuszczalnie ostatnia lokalizacja Arki z miejsca wewnętrznego wybuchu. Dobra. Plan Andersona obejmował zwiad w pobliżu aktywnych pierścieni. Dobra. Że niby co? Jeśli uzyskamy sygnaturę energetyczną Arki, flota ruchu oporu będzie w stanie namierzyć jej położenie w teraźniejszości. Aha, szukamy jakiejś Arki. Tylko pytanie, jakie Arki? BT tam, tak? Dobra. Gdzie teraz? Gdzieś tu, tak? Aj! Coś źle zrobiłem, czy...? No co ja mam z... Coś za szybko, czy nie? Dobra. Ja pierdzielę, ej. Obrali każdy księżyc tej planety w ramach testu. To był tylko kolejny test. Następna będzie jedna z naszych planet. Chcą zniszczyć harmonię. Jaki... Do tego przesunęli termin. Muszę wysłać te informacje Sarze. O czym ty godasz? Daj mi trochę dalej, Pilot. Znalazło mi coś. Okej. O, ty jakie karate, ty panie. To ostatnie nagranie majora Andersona. Cooper, na podstawie twoich danych
innych opracowałem plan. Będę na zewnątrz. Dobra. Spoczko, loczko, idziemy na zewnątrz, dobra. Już więcej mamy ogarnięte co i jak. Tu bici. Dobra. Dobra. Kurde, idziemy, idziemy i końca nie widać, gdzie? Dobra, coś tutaj jest. Coś nam pykło. Okej, okay, BT-7274, raport OP-217, ziom. Chyba w poprzednich odcinkach my tutaj szliśmy za misją, że musieliśmy się spotkać z jakimś tym typem, który okazał chyba się martwy. Więc na tyle to wyszło i teraz jakieś chyba śledztwo robiliśmy, czy coś w tym stylu. Okej, jedziemy dalej. Zalecam spotkanie przy pierścieniach celem analizy sygnatury energetycznej Arki. Dobra. Dobra, lecimy tutaj. Okej. Ty. Znalazłem włącznik aktywujący pomost prowadzący do pierścieni. Zaznaczam. Okej. Dobra, lecimy. Wygląda na to, że działania podjęte przez ciebie w przeszłości sprawiły, że automatyczne systemy ochrony są teraz wrogo do nas nastawione. Okej, gdzie mamy się tam? A, tak. To. Okej, tam, okej, dobra. Zaznaczyłem ci sterownik pomostu. Musisz wysunąć platformę tarczową za krzywiacza eksplozję. Ej, jak? Przeskanuj. A, czyli miała tam iść. Czekajcie, ludzie. Dobra. Arka się przeładowuje. Tam mamy iść? Tak. Tylko nie wiem jak. Dobra, szybko na... Aj, coś się stało, ludzie. Co się dzieje? Ej. Ty. Dalej mam tam iść. Dobra. Hej, czy co się dzieje? Dobra. Coś się tutaj robi. Dobra. Coś tutaj... Nie wiem, co się ogarnia. Tutaj ukończono, co to jest? Jakiś... O kurde, to jest jakiś... Zaraz zobaczymy, co się odpierdziela.
Aż mi grę wyjebało. Zajebiście, ziom. Dobra. Dobrze, pilocie. Skan zakończony. Zgodnie z odkryciem Andersona, IMC chciało zniszczyć planetę Harmonia pełnowymiarową wersją tej broni. Pilocie Cooper, to jeszcze nie koniec podróży. Aha. Musimy przekazać te dane flocie. Dobra. Hej. Dobra, zdobyliśmy dziennik Coopera, zdobyliśmy jakieś takie plany, nie wiem jakie, tutaj. Mam nadzieję, że dobrze słuchać i się głos nagrywa. Bym się zirytował. IMC niedawno przeprowadził te swoje broń, spoczko. No tutaj się trochę podziało, też trochę zapomniałem, bo niedługo nie grałem, kilka dni. I no trochę kuźwa zapomniałem tutaj. Ale to nic, już się powoli przypominam, o co tutaj chodzi. Nadajnik, okej. Pilocie Cooper, Anderson nie żyje. Możemy jednak dokończyć jego misję, przywracając łączność z flotą. Możemy wykorzystać pobliski nadajnik międzygwiezdny. Dobra. No. Miejmy nadzieję, że usłyszy nas ktoś z naszych. No. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Wykonać misję. Dobra. Pilocie, widzę przed nami nadajnik. Okej. Co? Skanowanie wykrywa minimalny przepływ mocy. Nadajnik dobra. Może wymagać naprawy. Okej, okay. Zawsze jakieś ale, ludzie. Uwaga, wykrywam licznych nieprzyjaciół. Spoko im najebia wszystkim. Więc dobra, nadajnik co po tym? Obecność wroga. Dręczyciele zostały zaprogramowane, żeby zaatakować sterownik. Tutaj coś jest. Uwaga, wykrywam wędle, ślady trujących oparów. Czym jest ta mgła? Skanowanie. Mgła jest toksycznym produktem ucznym sieci zasilającej nadajnik. Dobra, weźmiemy ta broń. Zalecam wejście na pokład, jeśli stężenie heksafluorku wolframu przekracza 1 ppm. Wykrywam oddziały ruchu oporu wewnątrz sterowni nadajnika. Wysyłają sygnały SOS. Przełączam. Dobra, powiedz mi... Hej, pytam, pilocie! Słyszysz nas? Tak. Przydałaby się pomoc! Tu kapitan Kors z trzeciego pułku grenadierów. Okrążyły nas dręczyciele! Potrzebna pomoc! Dobra. Zalecam eliminację dręczycieli i nawiązanie kontaktu ze strzelcami ruchu oporu. Opcja taktyczna. Staranować wroga. Moja 40-tonowa obudowa zniszczy mniejszych wrogów. Zagrożenie zneutralizowane. Okay. Zwycięstwo podniosło nasz współczynnik skuteczności bojowej. BT-727... 4 do sił ruchu oporu. Zagrożenia wyeliminowane. No. Ratowałeś tam tyłki. Tych dręczycieli jest tu pełno. Nie ma za co. Byśmy się nie utrzymali. No. Otwieramy drzwi. Chodźcie. Dobra, dzięki. Zalecam wysiąść. Okej. Kapitanie, jaki jest stan nadajnika? Wyłączono zasilanie. Straciliśmy nad nim kontrolę. Potrzebne nam coś takiego, by uruchomić system, ale ten egzemplarz jest zniszczony. Oznaczenie, narzędzie łukowe. Funkcja dobra, generuje nie? energię do 5 MJ. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Niestety nie. Dwana, czujniki trzyna, wykazują, czterna, że w podstacji pięt, znajduje się jeszcze jedno, stanu. Ale nie sposób się tam dostać. Tutaj. Zbudowano jej z myślą o ludziach. Dobra. Daj. Zrozumiałem. Pilocie dobra. Cooper, zalecam ostrożność wewnątrz podstacji. Musisz zdobyć narzędzie łukowe. Dobra, lecimy. Powodzenie. Mam nadzieję, że pan wróci. Zbyt dobra. Wielu tam straciliśmy. Dobrze. Powodzenie, pilocie. Nie ma rzeczy. Okej. Dobra, to co się tutaj... Coraz bardziej tutaj dzieje coś, tutaj nadajnik, tutaj takie figmiku. Więc lecimy z nadajnikiem, ludzie. Tutaj zobaczymy, co tam nas czeka na dole.
Dowiedzieliśmy się trochę, coś tam, że coś tam na nas czeka, coś tam musimy jeb dupciul. Dobrze. Delta 7-3 Zulu, zgłosić się do sektora Bravo 7. Lenner będzie uchował, okej. Nie wiem, co tam na ciebie czeka. Cokolwiek tam jest, obyś dał sobie z tym rady, pilot. Spoko. Dobrze, że znów mamy pilota. Chyba jednak jest szansa, by się stąd wydostać. Ostrożnie. Dobra. Kończy nam się amunicja i żołnierze. Nasz ostatni pilot przechodził tędy kilka godzin temu, ale już nie wrócił. Aha. Uważaj na siebie. Spoko. Pilocie, połączyłem się z wyświetlaczem w hełmie, by móc cię nadzorować. W razie potrzeby możemy się komunikować. Dobra. BT, o co chodzi z tymi ścianami? Skanowanie. Odsłonięte obwody. Unikaj kontaktu fizycznego. Zachowaj ostrożność. Jasne. BT, przypomnij mi, co ja tu robię. Twoją misją jest zdobyć narzędzie łukowe. Dzięki niemu przywrócimy zasilanie i ponownie włączymy nadajnik. Wykrywam jego sygnaturę wewnątrz podstacji. Spoko. Dawaj to. Wykryto nieuprawnione osoby. Wysyłanie automatycznych sił bezpieczeństwa. Dobra. Dobra. Lecimy, lecimy tutaj. Szybciutko. Tu chyba nie. Ktoś będzie, nie. Jakieś narzędzie łukowe. Jak to w ogóle wyglądaj? Tutaj tyle zakrętów, że nie wiem, czy to wyjdę. Dobra. No tak. Straszny tu labirynt. Jak głęboko to sięga? Skanery wskazują, że do 300 metrów. Co to za miejsce? Według komputera stacji to sieć zasilająca nadajnik międzygwiezdny IMC. A. Spoko. Fajnie wiedzieć. Spoko. Dobra. Spoczko, dobrze było. Tutaj coś teraz? Aha. Dobra. Delta 51 X-ray. Narzędzie łukowe 30 metrów. Więc lecimy tam szybciutko. Dobra. Ej. Pilocie, nasz... Przełącznik manualny.
Użyj narzędzia łukowego na tym przełączniku. Dzięki temu uda ci się przedostać koło turbiny. A. Spoko. Spoko, nie ma sprawy. Ile czasu w ogóle? Dobra, jeszcze mamy tutaj... Czekajcie. Dobra. Gdzie teraz? Jeszcze wyżej, czy... Czy jak? Ej. Nie mów, że miałem iść tamtym. Chyba tak. Dobra, czekaj, zobaczymy zaraz. Dobra. Dobra, mamy gdzieś. Czekajcie. Tam mamy jeszcze... Nie, tutaj. Automatyczny proces chłodzący aktywowany. Okej. Dobra. Dobra. Zaczyna mi się to podobać. Dobra. Temperatura radiatora 75%. Okej. Dobra. Teraz? Ej. Dobra, jeszcze tylko to i... Dobra. Imponujące, pilocie, a teraz do sterowni. Czekają tam na ciebie. Dobra, i tutaj już zakończymy odcinek, ludzie. Jeśli film się spodobał, to duża apa w górę. Jeśli film się spodobał, duża apa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szary, nie czerwony, szary. Oczywiście komentarze, gaprzypne serduszko i ja dziękuję za uwagę. I do zobaczenia do następnego odcinka. I elo, na razie.